Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po nieplanowanej niestety przerwie spowodowanej moim przeziębieniem. To wcale nie jest tak, że już mi lepiej, ale chciałem nagrać dzisiaj odcinek, ponieważ w momencie, w którym Wy to będziecie oglądali, ja będę siedział w aucie i będę miał jakieś 900 km do przejechania. Z czego no, przez najbliższy tydzień nie będzie mnie po prostu w domu, więc odcinki też się nie będą pojawiały. Więc stwierdziłem, że nagram, żeby was o tym poinformować mniej więcej. No i dzisiejszy odcinek też będzie trochę krótszy, bo na pewno już w tym momencie słyszycie, że coś z moim głosem jest nie tak. Jeszcze aż tak mnie gardło nie boli, ale mam zatkany nos, więc mój głos pewnie jest jeszcze bardziej nieznośny niż zwykle. No dobra, na samym początku zrobiłbym kilka ulepszeń, bo wydaje mi się, że ulepszeń chyba mogę kilka zrobić. Za chwilę sobie to zobaczymy. Czy mogę zrobić to? Mogę to zrobić, ale czy ja tego już nie robiłem? Jezu, tyle nie grałem, że już nie pamiętam. Ale chyba tego nie robiłem jeszcze. Do Ximota mamy najlepsze ulepszenie, więc no nic z tym nie zrobimy. Ale to można byłoby zrobić. Chyba. No spróbujmy. Jeszcze sobie skoczę do Cyklopa, ja zobaczę, czy ja na pewno mam tam jedynkę czy dwójkę, no bo i tak muszę tam skoczyć, żeby sobie wyciągnąć to ulepszenie, bo będzie ono mi potrzebne do zrobienia dwójeczki. Dokładnie tak. Możliwe, że sobie jeszcze dzisiaj Prawo Suta zrobimy i pokażę wam mniej więcej, jak ten kombinezon się sprawdza, jak on działa. Witam pana, Bumeranga. Proszę mi wypłynąć ze statku. I tak, to było po tej czy po drugiej stronie? Po tej stronie, dobra. Co my tu mamy? Okej, okay, to i... Okej, okay, jedynka. No dobra, to my sobie tutaj za chwileczkę dwójkę ułożymy. No dobrze, zerknijmy sobie, co tam w ogóle jest potrzebne. Tak jeszcze raz, bo ja już zdążyłem zapomnieć, bo trochę czasu mi zajęło znalezienie tytanu oczywiście, życiodajnego tytanu. Bo niby on jest wszędzie, ale tak naprawdę nigdzie go nie ma. Dobra, to mam. Jeszcze będę potrzebował... A tu to włożyłem, tak? Tak. Mamy nikiel. Dobrze, zróbmy sobie sztabkę. Tak. I dobra, i to mamy zrobione. Jestem ciekaw, na ile teraz cyklop będzie mógł zejść. Wydaje mi się, że coś koło 1500 metrów tam było. Albo 1200. Nie wiem, za chwilę zobaczymy. A przy okazji, co potrzeba tutaj? Okej, tego nie mam. Chyba tego nie mam. Tak mi się wydaje, że tego nie mam. Ale jak sobie sprawdzę, jakby... Ostatnio mówiłem, że nie mam diamentów, nie? Ja po prostu nie mam tego posortowanego, tak jak miałem wcześniej. I mi się to zrobił tu taki miszmasz, że ja po prostu sam nie wiem, co mam. Więc, no nie wiem, może nawet dzisiaj po nagraniu usiądę i to posortuję, chociaż szczerze mówiąc, to mi się w ogóle nie chce siedzieć przed tym komputerem. Nie, no nie mam tego nigdzie. Nie wiem nawet, jak to się robi. No wytwarzać to się chyba raczej tego nie wytwarza, tak mi się wydaje. Nie. No dobra. No to sobie można odpiąć, tylko to było tutaj. Odpinamy sobie to. No i skoczymy do cyklopa, zobaczyć na ile teraz jest w stanie zejść. Na jaką głębokość nasz cyklop. No dobra, to płyniemy szybciutko do niego. No i sprawdzamy. Tylko to nie tu, tylko tu. I gdzie to jest? Tutaj to jest. Aha, 1300. No to nie zgadłem. No dobra, ale mamy już 1300, no to, oj, jak się nie mylę, 400 metrów więcej niż mamy Simota, więc no będzie można zwiedzać rzeczywiście jakieś głębsze miejscówki. No prawda jest taka, że cyklopem jest trochę niewygodnie, ale to bardziej będzie na tej zasadzie, że my sobie wpłyniemy, zaparkujemy go gdzieś i będziemy sobie Seaglidem pływali i do niego będziemy wchodzili, jak będziemy mieli mało tlenu, powiedzmy, o, w ten sposób. No dobra, ja sobie jeszcze tutaj muszę małą ściągawkę odpalić. Tylko właśnie, trzeba to najpierw znaleźć. To gdzieś tu powinno być. Gdzieś tu. Nie ma tego nigdzie. Czy mi zasłania mikrofon? O, jest. A nie, to jakieś ulepszenie. O, tutaj mamy kombinezon Brown. Plaster. No to wszystko powinienem mieć teoretycznie. Nie wiem tylko, jak będzie z sztabkami. Bo mam trochę mało tytanu. Ale to za chwilę poszukam. Przygotuję sobie wszystkie rzeczy i sobie to wykraftujemy. Ale jestem na tyle leniwy, że nawet nie chce mi się pływać i zbierać tego złomu. To sobie odpaliłem na sterowni skanującej. Muszę przyznać, że idzie bardzo, bardzo przyjemnie. Tylko, że... Aha, tu jest jeszcze więcej. Kurde.
Nie no, to jest typ ognia skanująca, szczerze mówiąc, ja jej tak jakoś nigdy nie używałem za szczególnie. To raczej uważałem, że o dobra, jak będzie tam potrzeba zęba Stalkera znaleźć, no to to się wtedy przyda. Ale nawet do zbierania głupiego złomu to jest mega fajne. No, przy okazji, złom Stalkera. Pewnie jakbym tu popatrzył w krzakach, to by było ich więcej. Bo one przeważnie, jak znajdzie się jeden, to się znajdzie od razu więcej. Tak przynajmniej zauważyłem. No i też, że tak powiem, jak się bardzo długo gra na save, to też te zęby jest o wiele łatwiej znaleźć. Na początku gry jest zawsze problem. Dobra, tyle mi wystarczy na spokojnie. No dobra, kraftujemy dalej. Tylko, że nie w tej skrzynce. W tej skrzynce mam całkiem spory zapas tych otóż materiałów. No dobra, to też kraftujemy sobie te sztaby. Czemu by nie? No i sobie ogarniemy chyba też kilka modułów później do tego prauna rzeczywiście. Żeby on nie był taki bezużyteczny. Dobrze, to mamy. Czy ja mam szkło to takie lepsze, czy nie mam? Nie mam tego lepszego szkła. I to jedna sztuka jest potrzebna, tylko nie pamiętam, czy to był jeden ząb, czy dwa. No otwórz mi to. Jezu, się plączę. Dobra, tu miałem jedno szkło z tego, co pamiętam. Okej. Tu już nie ma. Jezu, teraz znajdź to. Dobra, będę miał na to materiały. Ej, co tam było? To jest... Aha, to jest tylko takie dekoracyjne główienko. No dobra, to się nie ma czym przyjmować. Ja wziąłem za dużo tego w sumie. Wiecie co, wykraftuję na zapas, to i tak może się przydać. Dobra, to też mogę przekraftować w sumie. Będzie mniej miejsca zajmowało. O, od razu to też sobie strzelę, bo tego szkła i tak będę potrzebował sporo. No dobrze, dwa diamenty, dwa ołowie, to jest akurat najmniejszy problem. Ołów, diamenty mam tutaj w ilościach dużych. I jeszcze ten areożel. Boże, ile tego złomu teraz mi pokazuje. Chyba zaraz pójdę i go pozbieram jeszcze trochę. To będzie tutaj. Okej, to jest bardzo tanie. Tak powiem. Dwie sztuki tego i jeszcze rubiny. No, teraz pytanie, gdzie je żebym włożył. Dobra, tutaj. Okej. No to nie jest rzeczywiście jakieś drogie. Na odcinku mogliście zobaczyć, gdzie zdobyć te rzeczy, więc... Spoko. No dobra, to lecimy sobie go wytworzyć w takim razie. Nie wiem, gdzie ja mam stację konsoli pojazdów. Wydaje mi się, że gdzieś koło tej platformy startowej ona powinna się znajdować. Chyba, że ja już ją gdzieś przeniosłem. Nie no, nie widzę jej nigdzie. A widzę, dobra, jest tutaj. Jest tutaj wariacik. Tylko będzie trzeba go obrócić w jakiś sposób. Nie wiem, czy do ekwipunku go łapać, czy może zrobię po prostu tak. No nie do końca tak. No kiedyś mi się udało go obrócić, ale dobra, nie będę się teraz tym bawił. No, wyskakuj. Wchodzimy. I kraftujemy sobie pełen suta. Elegancko. Piloting a prawn suit to feel a sense of limitless power. Prawn operators receive weeks of training to counteract this phenomenon. You will have to make do with self-discipline. No to nam zawsze trochę gorzej. O, on ma całkiem sporo tych. Chociaż nie, no w sumie Simot też ma 4, a tutaj są te łapki jego. O kurde, ale szybko się obraca. Za szybko. Okej, okay, no i on niestety potrafi tylko chodzić po dnie. Jak sobie zobaczycie, w prawym dolnym rogu jest taki fioletowy paseczek i to właśnie pozwala się nam jakby tak unosić. To było powiedzieć, że latać, ale to też jest złe określenie. No dobra, no tak to się prezentuje. Może ja zestrzelę miniaturkę. Czemu by nie? Bo ja zawsze zapominam o tym, potem muszę grę odpalać specjalnie, żeby czemuś zrobić zdjęcie. Dobrze, można sobie odpiąć teraz to. Czekajcie, to będę musiał się udać tutaj. Czy tutaj coś jest, co by mnie interesowało? Chyba nie. I tak, mamy głębokość zanurzenia. Okej, okay. Nie jest to jakieś bardzo drogie. To co to jest? Aha. A to i tak nie mogę tego zrobić. Krystaliczną siarkę ostatnio zbierałem, więc to teoretycznie mógłbym zrobić. Okej. Okay. No i są te ramiona całe.
No dobra, to ja sobie to dodam. To sobie dodamy, to sobie dodamy. I ramię wspinaczkowe. Chyba będę miał materiały, żeby to zrobić i chyba zrobimy sobie tak. No dobra, teraz wejść wygrzeb z szafki tyle materiałów. Czy ja będę miał tyle niklu? Jakoż bym włożył. Dobra, wiecie co, ja przeszukuję sobie materiały, żeby nie było tak, że ten odcinek będzie 20 minut kraftowania czegoś. Houston, mamy problem. Niestety. Ponieważ ja mam tylko 2 sztuki niklu. Ja go zebrałem naprawdę aż tak mało. Chyba, że w Steammocie jeszcze coś mam, ale szczerze mówiąc wątpię, że ja tam cokolwiek odkładałem. Zresztą sami możemy sprawdzić. Okej, tu jest trochę materiałów. To dobrze, że... Dobrze, że to przyszedłem, bo później chciałbym coś schować do schowka i bym se nie schował. Tutaj też coś jest? Nie. No i niestety, brakuje mi jednej sztuki. No dobra, to sobie zrobimy później. W takim razie. No dzisiaj tam chyba będzie trzeba popłynąć po prostu. Okej, no mamy tego materiału całkiem sporo. No dobra, to sobie zrobimy w takim razie. Co tam jeszcze było potrzebne? O, tak. Zrobimy sobie ten ulepszony napęd. Bo czemu by nie? To też jest rzecz, która się bardzo przyda. Bez wątpienia. Więc kicio. To sobie możemy odpiąć. Widzę, że po więcej tytanu będę musiał skoczyć, bo mam za mało. To jeszcze sobie skoczę i dozbieram. No dobra. Diamentów będę całkiem sporo potrzebował. Jeszcze jeden. No i jeszcze lit bym co wziął. Tu jest nawet jeden. Bierzemy sobie tak. Czy tutaj też mam jakieś diamenty? Nie. Dobra, to idziemy tu. Tu są diamenty. Okej, okay, na jedno już mamy. Ja to od razu wykraftuję, żeby dobrze wszystko widzieć, bo... Ja to zaraz się pogubię, czegoś mi zabraknie. Dobra, to mamy. Tak, to można odpiąć. No i jeszcze to drugie ramię by trzeba było sobie zrobić. Dobra, bierzemy to w takim razie i te rzeczy nie pamiętam. Znaczy tak, do jednej rzeczy to ja na pewno potrzebuję złoto, miedź i srebro. Coś jeszcze było potrzebne, na pewno. Tak, bo to jeszcze chip komputerowy trzeba zrobić. To jeszcze potrzebujemy tego, czego chyba nie mam. Ja to zbierałem ostatnio w ilościach dużych. Więc gdzieś tu powinno być. Tylko pytanie, gdzie? O, jest, dobra. Mówię, jest taki miszmasz po prostu w tych skrzynkach. Będę musiał naprawdę usiąść i to poukładać, bo ja tak nie potrafię. No potem szukam wszystkiego 10 minut. Okej, okay, jeszcze jedna sztuka złota. Wziąłem ja to? Wziąłem, dobra. Okej, okay, to mamy. I jeszcze będę potrzebował... To jest benzyna, tak? Tak. Nawet gdzieś w skrzynce powinienem mieć benzynę. No dokładnie. No to gituba. To się zgadza. Dobra, no robimy to. Trzeba, muszę zobaczyć jaką głębokość zanurzenia ma w ogóle, nie to to, w ogóle ten prawn. Może byśmy sobie popłynęli i byśmy sobie poszukali tego niklu za pomocą właśnie tego kombinezonu. Taki mam pomysł, żeby chociaż na chwilę wyjść z bazy. Nie, dobra, to ja sobie podkładam rzeczy, które nie będą mi potrzebne. I to... Też mi nie będzie potrzebny, jeden rubin nie będzie mi potrzebny. I będę stąd potrzebował 2 sztuki niklu. Znaczy litu, przepraszam, litu. Dobra, i zrobimy sobie to. I chyba na pokładzie cyklopa będę w stanie to zrobić, chociaż nie jestem pewien na 100%. No dobra. Jeszcze bym zrobił jedną rzecz, mianowicie bym wyciągnął to. Mam trochę syfu w ekwipunku, ale to nic. No dobra. To tak, bierzemy nasz kombinezon. Aha, on ma szafkę wybudowaną, o tym zapomniałem. Dobrze, bierzemy sobie to. Zakładamy mu to, zakładamy mu to, zakładamy mu to. No i na razie na tym się kończy. No i zobaczmy, ile teraz... Aha, jest trochę... Trochę szybciej się chyba ten pasek zużywa, ale... On o wiele szybciej wynurza.
Więc spoko. Jeszcze te ramiona można byłoby przetestować. No, to nie jest nic odkrywczego. Tylko do czego by się tu przyczepić? To bym musiał pójść jakoś głębiej. Powiedzmy, że tu sobie wskoczymy. Do tej dziury. I on ma 900 metrów zanurzenia, czyli jak Seamoth, no spoko. Ciekawe, czy... jestem ustawiony. No, ale powinienem się złapać chyba. Czy nie? Aha, to trzeba przytrzymać. No. No to jakoś to sobie tam działa, nie? No i teraz możemy sobie tu ładnie zadokować. No i możemy popłynąć sobie do tego biomu, nie? Gdzie można nikiel znaleźć, czyli do zaginionej rzeki. Tylko pytanie, czy ja tam trafię. Ostatnio się udało, teraz może być problem. Wiecie co? Bo ja sobie tak teraz uświadomiłem. Tam przecież pływa ten pieprzony lewiatan. I ja się trochę tam boję tym cyklopem schodzić. Bo jak on mi zeżre cyklopa, to ja będę bardzo zdenerwowany. I też nie wiem, czy ja po ciemku tam w ogóle trafię. Bardzo fajny klakson, mi się podoba. No dobra, przydałoby się zejść trochę niżej. Jeszcze nie, jeszcze kawałeczek trzeba podpłynąć. Naprawdę trzeba zlokalizować biom grzybowy i wtedy nie będzie problemu, żeby tam zejść. Tak mi się przynajmniej wydaje. No mam taką nadzieję. Też nie wiem, czy schodzenie tam braunem, kiedy ja jeszcze nie do końca umiem z niego korzystać, to dobry pomysł. Bo, no mówię, nim można tak wleźć, że już później jest ciężko wyjść. Jak się wpadnie do jakiejś dużej dziury. Ojojoj, jeszcze kawałeczek przed nami. To dalej jest biom tych kelpów. Dobra, jestem już koło biomu grzybowego. Powiem wam szczerze, że ja tym cyklopem, jak jest jeszcze ciemno dodatkowo, to ja nic kompletnie nie widzę. Nie wiem też, co to jest. Aha, to chyba po prostu było ostrzeżenie, że zbliżam się do jakiejś skałki. No dobra. Odejdźmy sobie, weźmy sobie prauna i sobie praunem tutaj poszukamy tego wejścia. Ile mam wody i picia? Dałoby się coś zjeść. To ja sobie jeszcze popłynę tutaj szybko i coś sobie zjem. Przy okazji. Myślę, że to jest dobry pomysł. Która to była ta szara? Nie, to nawet pisze, że to jest puste. Dobra, weźmy sobie tak. No dobra, powinno być git. Ja i tak długo tam nie planuję siedzieć, chociaż no... plany mają to do siebie, że lubią się zmieniać. No i dobra. Ja sobie popłynę trochę do góry. Powiem wam tak, no znalezienie tego Seamothem nie jest wcale takie trudne, natomiast znalezienie tego Prawnem już może być trochę trudne. No ale chcę wam pokazać, jak się tym pływa i w ogóle. Nawet nie wiem, czy to nie jest przypadkiem już tutaj. Nie, to nie jest jeszcze tu. Kawałek dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ja w sumie zapamiętałem, że ten prawn był... Ojojoj, uderzę. Że ten prawnem się o wiele ciężej pływało, a on jest taki prawie nawet przyjemny. Przynajmniej z tym ulepszeniem, z lepszymi dyszami. On... jak się puści spację, to się odładowywuje, więc... ale tak nie jest źle w sumie. On naprawdę wysoko potrafi zalecieć. No dobra, tylko gdzie tu się wchodziło? Mówię... jednak jak się... A tu co to jest? Ja tu byłem już? Wydaje, że mnie tu jeszcze nie było. Tylko pytanie, czy jest tu cokolwiek, co by mnie mogło zainteresować tak na dobrą sprawę. Chyba nie za bardzo. No dobra, chyba wejście to mam. Albo to nie jest to, sam już nie wiem. Ale generalnie zajęło mi to zdecydowanie za dużo czasu, znalezienie tego. Błądziłem z dobę 10 lub 15 minut, zanim to znalazłem. I nawet nie wiem, czy to na pewno jest to, ale jestem na 99% pewien, że to dobrze wpłynąłem. No nic, zaraz zobaczymy. No to już po tych kościach widać, że to jest ten biom, tylko że wygląda trochę inaczej niż reszta. Zresztą cały ten biom jest, nie wiem, jakby tak trzy różne fragmenty jego można wyróżnić. A to jest to, chyba którędy ja ostatnio wypływałem, tak swoją drogą. Chyba to jest tylko kwarcyk. A to co to jest? Chyba tytan. Mnie tak średnio interesuje.
Nie wiem, czy uran opłaca mi się zbierać, nawet nie wiem, czy... Aha, nie jestem w stanie go zebrać. Jakbym miał zwykłe ramię, to byłbym w stanie to zebrać, ale... Tak to nie jestem. No dobra, trudno. Idziemy trochę głębiej. W razie jakby lewiatan się przypałętał, to zrobimy mu małe wiercenie w głowie. Nie wiem, czy go to jakkolwiek ruszy, ale zawsze można spróbować, nie? Okej, nie ma tutaj niklu na razie i myślę, że znalezienie tego niklu będzie trochę problematyczne. Ale zobaczymy. To jest tytan. To nas nie interesuje. To też jest chyba tytan. Wszędzie jest chyba tytan. To też jest tytan. Ja bym tutaj raczej chciał jakieś złoże niklu zobaczyć. Ale niestety chyba nie będzie mi to dane. To też jest tytan, nie? Tak. No dobra, trudno. Nie wiem, jak głęboko mogę zejść. No za chwilę sobie to zobaczymy. Chyba tam na dół mogę zejść bez problemu. Bo tam już lewiatan chyba pływa. Tak, to lewiatan. No dobra, to lewiatan na jeden krok. Dobra, no tutaj ledwo, bo ledwo, ale jeszcze spacerować sobie mogę. No dobra, no to tutaj poszukam tych trzech sztuk niklu. Wydupcaj, bo ci zrobię... O, masz, taki odważny byłeś. Oby twoja mamusia tu nie przypłynęła, bo będę miał wtedy mały problem. No nie ma niklu nigdzie. To też nie jest nikiel, nie? Można to tym rozwalać, ciekawe. Ale zebrać taką to nie mogę. No dobra, trudno. Na dół już sobie nie popłynę. Niestety tam wpadłem. Za blisko podeszłem. No dobra, tutaj nie będę jakoś tam... Nie będę za szczególnie przedłużał. Lecę szukać tego niklu. Może akurat jakiegoś tam znajdę. No trzech sztuk na razie tylko potrzebuję, chociaż i tak przydałoby się tego zebrać trochę więcej. Tu mnie jeszcze nie było. No ale niestety sobie tutaj nie popływam, nawet gdybym chciał, bo dosyć szybko bym zginął, więc tam no w jednym z kolejnych odcinków, no niestety już po dłuższej przerwie, sobie zejdziemy, tylko będę musiał sobie zrobić strój ten bardziej odporny na wysokie temperatury. Nie, to nie jest nikiel. Bardzo, bardzo mam problem, żeby ten nikiel znaleźć. To też jest wapień. Aha, lewiatan chyba do mnie płynie, tak coś słyszę po dźwięku. To też nie jest nikiel. Właśnie, płynie za mną. Ale kurde, no... Nie ma go nigdzie, jest mega rzadki ten nikiel, albo ja go źle doszukam. Taka opcja też może być. On dalej ze mną płynie? Nie, już sobie odpuścił. Dobrze. No jest problem z tym nikiem, rzeczywiście. To nie mały. No dobra, słuchajcie. Ja nie mam siły, niestety, siedzieć dłużej przy komputerze. Nie ma tutaj kompletnie żadnego Boże. Niklu, mimo tego, że no, spędziłem już trochę czasu w tym biomie. Niewygodnie się to zwiedza, bo co chwilę dostaję dosyć spore obrażenia od ciepła. One może nie są jakieś gigantyczne tak na sekundę, ale jak się chwilę popływa, to rzeczywiście trochę tych obrażeń już zostaje nam zadane. Więc nie pozostaje mi nic, tylko się stąd wydostać. No i prawdopodobnie między odcinkami sobie po prostu dozbieram trochę tych materiałów. I tak muszę zrobić porządki, więc sobie to pozbieram. A póki co... Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Przepraszam, że wyszedł on taki trochę niejaki. No tyle, co sobie pełnsuta zrobiliśmy, no i trochę pokazałem wam, jak się nim porusza. Ale naprawdę, ja nie mam siły teraz siedzieć. No cóż, do usłyszenia po przerwie. Mnie nie będzie prawdopodobnie przez najbliższy tydzień. Może nawet trochę dłużej. Jeszcze zobaczę. Ale no, na tydzień to się co najmniej musicie przygotować. Więc cóż, przepraszam was. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!